Po wielu latach, tak zatytułowano spotkanie byłych pracowników przedsiębiorstwa budownictwa wodnego w Tczewie oraz Tczewskiej Stoczni, jakie zorganizowało w fabryce sztuk towarzystwo żeglugi śródlądowej Delta Wisły. Podczas konferencji zorganizowanej z inicjatywy Tadeusza Wryczy, prezesa zarządu Delty Wisły, przypomniano o działalności zasłużonych dla naszego miasta zakładów związanych z utrzymaniem dróg wodnych, budową statków i żeglugą śródlądową. Na spotkaniu wiele uwagi poświęcono także aktualnej społecznej działalności towarzystwa na rzecz ożywienia żeglugi śródlądowej w delcie Wisły. Mówiono dużo o działaniach na rzecz ochrony przeciwpowodziowej. Były wspomnienia o konkretnych, najważniejszych zadaniach Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego i Stoczni w Tczewie wymieniano zasłużonych pracowników tych zakładów, także tych co odeszli. Oprócz Wryczy swoimi refleksjami dzielił się Wiesław Michalak, były dyrektor Tczewskiej Stoczni. Zebrane przez organizatorów materiały przedstawiały wieloletnią historię żeglugi w Delcie Wisły. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa fotograficzna z unikatowymi zdjęciami, m.in. najstarszy statków pracujących na Wiśle. Telewizja Tetka zaprezentuje niebawem obszerną relację ze spotkania po wielu latach.